Sponsorem programu jest kwiaciarnia Clivia. Sponsorem programu jest hotel Starzyński. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Poranek z Płocką Telewizją. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami i zapraszamy na ten odcinek, bo naprawdę będzie się działo. Zobaczcie, co dzisiaj w programie. A w dzisiejszym wydaniu Poranka z Płocką Telewizją mówimy, jak będzie wyglądał rok akademicki w Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Opowiemy o nowościach w masażu twarzy. Zdradzimy, jak przygotować się do porodu, porozmawiamy o pieniądzach, o tym, jak zarządzać swoimi oszczędnościami, a na koniec specjalnie dla gości niespodzianka koncertowa. Na zakończenie poranka wystąpi zespół Capri. Zapraszamy do oglądania. Poprzedni rok akademicki zakończył się zdalnie ze względu na pandemię koronawirusa. Nowy rok akademicki już lada moment, a wirus nie odpuszcza. I właśnie o tym, jak będzie wyglądał ten następny rok akademicki, porozmawiamy z rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, doktorem habilitowanym nauk medycznych, Maciejem Słodkim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, panie rektorze, jak będzie wyglądał ten rok akademicki? Myślę, że tego tak naprawdę do końca nie wie nikt. Tak jak Państwo pewnie wiecie, nie ma na ten moment żadnych takich sztywnych wytycznych odgórnych. No myślę tu oczywiście o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praktycznie całkowitą decyzyjność co do tego, jak ma wyglądać organizacja zajęć, spoczywa na rektorach uczelni. Mazowieckiej Uczelni Publicznej będziemy te zajęcia starali się prowadzić w sposób hybrydowy, ale również nie będzie żadnych takich sztywnych, narzuconych reguł i zasad co do tego, jak te zajęcia mają się odbywać. Propozycja moja i władz uczelni jest taka, żeby zajęcia, które odbywają się w dużych grupach, czyli z całymi rocznikami, czyli wykłady, przede wszystkim odbywały się w formie zdalnej, tam gdzie kumuluje się duża grupa osób. Natomiast zajęcia, które odbywają się w mniejszych grupach, ćwiczenia, seminaria, będziemy starali się przeprowadzać w miarę możliwości stacjonarnie. To też będzie uzależnione od możliwości lokalowych. Jeżeli w danym momencie duża grupa wykładowców będzie chciała się spotkać stacjonarnie ze studentami i zabraknie tych sal, żeby w tym, powiedzmy, jakimś reżimie sanitarnym mogli te zajęcia prowadzić, to wtedy część będzie musiała zajęcia poprowadzić online. Nie ma też takiej konieczności, żeby za każdym razem spotkać się stacjonarnie. To pozostawiamy też do decyzji i studentów, i wykładowców, którzy mogą zdecydować, że następne zajęcia spotkajmy się na uczelni, poprowadzimy je na uczelni, a kolejne przeprowadzimy online. Także to wszystko pozostaje też w gestii i wykładowców, i studentów. No i oczywiście w dużym stopniu będzie uzależnione od tego, co się będzie dalej działo, jaka będzie sytuacja. No wszyscy boimy się tej kolejnej fali koronawirusa w połączeniu niestety z grypą, która jak co roku przychodzi, i w tym roku myślę, jest to zagrożenie dużo większe, ponieważ nie wiemy, jak to wszystko się zmiksuje i jaki ostatecznie będzie efekt. Właśnie to ja jeszcze dopytam o te zajęcia stacjonarne. Jakie obostrzenia czekają studentów, którzy właśnie takie zajęcia będą mieli? Czy na przykład oni będą musieli mieć maski podczas zajęć? Odstęp między sobą? Niekoniecznie maski podczas zajęć. Oczywiście może, tak? Jeżeli ktoś czuje się zagrożony, może uczestniczyć w zajęciach w masce. Natomiast podobnie jak w szkołach podstawowych, nie będzie takiego wymogu, żeby w trakcie zajęć na sali być w masce. Restrykcje będą takie, że będziemy korzystali tylko z tych większych sal dla małych grup ludzi, czyli tam, gdzie wcześniej były wykłady na przykład, będą się odbywały ćwiczenia. Tam, gdzie każda sala ma
przeliczony jakby taki współczynnik, ile osób może w niej bezpiecznie w reżimie sanitarnym przebywać. I takie sale są dopuszczone. Wiszą odpowiednie informacje, że na tej sali w zajęciach może uczestniczyć jednocześnie tyle i tyle osób. I od tego będzie to przede wszystkim uzależnione. Jeżeli wyczerpią się te sale, no to w tym momencie część osób będzie musiała zdecydować się na zajęcia online, ale to też może się w trybie rotacyjnym odbywać. To nie jest tak, że kto zajmie pierwszy tą salę, to będzie cały rok mógł z niej korzystać. Oczywiście będziemy to dostosowywać w miarę możliwości. Zdalne nauczanie wiąże się z nowymi platformami, których wcześniej też nie było. Jak właśnie w uczelni to będzie wyglądało? Staramy się testować praktycznie większość dostępnych platform. Zbieramy różne opinie na temat tych platform, zarówno od innych wykładowców, jak i innych uczelni. Na ten moment staramy się zaimplementować platformę Teams, która zebrała chyba najwięcej takich pozytywnych opinii, chociaż też nie jest doskonała i też jest cały czas unowocześniana, co też niestety utrudnia nam jakby pracę i uczenie się obsługiwania tej platformy. Natomiast próbujemy rozpocząć ten rok na tak zwanym Teamsie, czyli platformie Microsoft. Właśnie tak zamyśliłem się trochę, bo też użyłem Teamsa i wiem, jak to wygląda, że są problemy czasami na tych zajęciach. Panie rektorze, a jeśli chodzi o doświadczenie, bo w tamtym roku akademickim pandemia nas zaskoczyła, nie byliśmy na to przygotowani. Teraz już trochę tego doświadczenia mamy. Czy uczelnie są gotowe na ten rok w tej nowej rzeczywistości? Myślę, że nie na tyle, na ile by chciały. Tak jak pan słusznie zauważył, w tym zeszłym roku to wszystko wszystkich zaskoczyło i ta konieczność nagle przestawienia wtedy jakby w 100% kształcenia na tryb zdalny, też była bardzo dużym wyzwaniem, na które myślę nikt nie był przygotowany. Ja myślę, że trzeba sobie zdać sprawę, że żeby kształcenie zdalne miało dobry efekt i jakość, musi być spełnionych 5 czynników. Tak? Po pierwsze, musi być dobry sprzęt komputerowy, tak? Dobre łącze internetowe, odpowiednia szybkość połączenia i tak dalej. Prawda? To nie zawsze jest, prawda? Musi być odpowiednie oprogramowanie, które teoretycznie na rynkach jest, ale nikt tego oprogramowania do tej pory nie używał. Więc tu mamy punkt trzeci. Nawet jeśli mamy dobry sprzęt i dobre oprogramowanie, to jeszcze musimy umieć to właściwie obsłużyć, a tego też nie do końca wszyscy potrafimy. Musi być odpowiednia treść. Tak? To nie jest to samo, co spotkanie w sali, co poprowadzenie wykładu na auli. Forma przekazywania tej wiedzy, sposób jej przekazywania nie może być taki sam jak klasyczny wykład czy klasyczne zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym. Jednak trzeba utrzymać tą uwagę tych studentów, którzy przyjdą, tak naprawdę siądą przed komputerem. Trzeba ich jeszcze bardziej zainteresować. Tak? Albo nawet leżą w łóżku. Dokładnie. Zgadza się, potwierdzam, co prawda nie na studentach, ale na moim synie, który, że tak powiem, budził się 3 minuty przed rozpoczęciem lekcji, tak, odpalając telefon i rozpoczynając zajęcia. I student też, tak jak już teraz sami powiedzieliście, ten student też musi inaczej na to wszystko spojrzeć, tak? Inaczej te treści zacząć odbierać, inaczej do tych zajęć się przygotowywać. Też wymaga to od niego trochę więcej takiego samozaangażowania, prawda? Także teraz nie każdy sobie odpowie, chociaż jeden z tych 5 czynników był w zeszłym roku spełniony, jak pandemia się rozpoczęła i który na ten moment już możemy powiedzieć, że jest spełniony. Na pewno nad wszystkimi pracujemy, ale czy one wszystkie już w tym momencie są w pełni zrealizowane, żebyśmy mogli tak w 100% do tych zajęć zdalnych przystąpić? Na pewno jeszcze my nie. Ja nie chcę się za inne uczelnie wypowiadać, ale obawiam się, że na wielu jest jeszcze ten problem. A jeśli chodzi o obrony, bo także one się odbywały online, jak one przebiegły? Te obrony przeprowadzone online przebiegły dobrze. Myślę, że tutaj wszyscy byli zadowoleni. Nie mieliśmy jakichś specjalnie problemów. Tam były oczywiście czasami jakieś problemy techniczne, ale nieduże. Także wszystkie te zaplanowane obrony szczęśliwie udało się przeprowadzić i tutaj akurat tego problemu nie było. To oczywiście spowodowało, że trwało to znacznie dłużej i trzeba było bardziej rozłożyć w czasie. Natomiast
wszyscy studenci, którzy mieli się obronić, się obronili. Także tutaj myślę, stosunkowo dobrze nam to wszystko poszło. Czyli studenci stanęli na wysokości zadania. A cały czas rozmawiamy o studentach, a myślę, że też wielu wykładowców nas może oglądać. Jak wykładowcy sobie radzą w tej nowej rzeczywistości? No bo to jednak dla nich też jest wyzwanie. No myślę, że tutaj jest jeszcze gorzej, trudniej niż u studentów. Jednak myślę, że młodzi ludzie mają trochę większą styczność, więcej do czynienia z komputerami, z tabletami, z oprogramowaniem i tak dalej. Pewnie szybciej i łatwiej jest im się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Natomiast nauczyciele też muszą się tego nauczyć, też muszą poświęcić trochę czasu. My rozmawiamy dużo na ten temat na uczelni. Ja wielokrotnie mówiłem, że to jest niestety przyszłość, której trzeba się na ten moment poświęcić, bo tego nie unikniemy. I wiele osób stara się unikać, tak? A mi jest to już niepotrzebne. 30 lat pracowałem w taki sposób, to nie będę musiał. No niestety takie czasy przyszły, że chyba wszyscy będą musieli w tą technologię się zagłębić. Natomiast jesteśmy przygotowani i służymy pomocą, tak? Że i wykładowcom, i studentom nasz dział IT jest gotowy, żeby pomóc, przeszkolić, przygotować prezentację. I to nie tylko od formy takiej jakby wsparcia merytorycznego, ale również technicznie. Też na uczelni będą przygotowane z jednej strony sale do prowadzenia zajęć online, czyli z odpowiednim komputerem, oprogramowaniem, ale również i nagłośnieniem, i mikrofonem, i kamerą, tak, żeby ten wykładowca, który to zajęcie prowadzi, był zarówno i dobrze słyszany, i dobrze widziany. Oczywiście to będzie dla osób, które mają jakiś problem techniczny albo nie są w stanie tego w dobrej jakości, tak jakby chcieli, przeprowadzić z domu. Mogą wtedy przyjechać na uczelnię i będą mieli przygotowane specjalne sale do prowadzenia tych zajęć ze wsparciem technicznym. I z drugiej strony tak samo studenci też będą mieli przygotowane odpowiednie pomieszczenia i stanowiska, w których będą mogli uczestniczyć w zajęciach online. Jeżeli w domu jest problem, żeby w tych zajęciach uczestniczyć, student może przyjechać i ma też bezpieczne, w reżimie sanitarnym przygotowane stanowisko komputerowe, przy którym będzie mógł uczestniczyć w tych zajęciach. Pan rektor już nawet odpowiedział na pytanie, którego nie zadaliśmy, czyli faktycznie trzeba się przygotować do tej nowej formuły kształcenia i to tak naprawdę tyle. Na to wszyscy musimy się przygotować. Dziękujemy bardzo. Czyli zarówno i studenci, tak jak i wykładowcy nie możemy tylko wymagać, ale także postawić się i po jednej, i po drugiej stronie medalu. Tak, taka jest rzeczywistość i musimy się do niej przyzwyczaić, na to wychodzi. Dziękujemy raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszamy tymczasem na krótką przerwę. Magdalena Cieślińska, dzień dobry Państwu i zapraszam na prognozę pogody. Sobota od rana w całym powiecie płockim będzie dość pochmurna i niestety pojawią się opady deszczu, a termometry o poranku wskażą 12, 13, miejscami 14 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, powieje do 25 km na godzinę. Dzień, tak jak wspomniałam wcześniej, będzie dość pochmurny i wilgotny ze względu na opady deszczu, ale na ten temat więcej już niebawem. Teraz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do naszych gości. Kolejny temat, jaki dla Państwa przygotowaliśmy, to nowości w masażach, które pomagają zniwelować na przykład bóle migrenowe, rozluźnić nasze mięśnie twarzy. Mówimy teraz o osteopatii twarzy i o zodze. O to zapytamy naszego gościa, czym tak naprawdę są te masaże. Dominika Szymańska, kosmetolog. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Cześć. Hej. Dominika, te masaże różnią się od tradycyjnych. Zacznijmy od osteopatii twarzy. Co to jest? Pewnie większość ludzi zna osteopatię, aczkolwiek jest to dosyć nowa technika. Ona skupia się na całym organizmie człowieka, tak? Więc one różnią się zdecydowanie od masaży kosmetycznych, w których skupiamy się tylko i wyłącznie na twarzy. W tych masażach bardziej nazwałabym je nawet terapią twarzy, ponieważ masaże kojarzą nam się z rozluźnieniem, z czymś przyjemnym, a te dwie techniki nie do końca takie są. Bywa, że czasami po prostu coś nas boli i tutaj musimy, prawda, ten ból zniwelować, więc to troszeczkę przypomina taki masaż sportowy. A nawet leczniczy trochę. Tak, dokładnie, tak, zdecydowanie. Z tego względu, że wszyscy mamy napięcia mięśniowe, nie tylko w ciele, ale też na twarzy,
Z tego względu też powstają między innymi zmarszczki mimiczne, tak? Czyli największy wróg kobiety, można tak powiedzieć. Ale też i mężczyzn oczywiście. Tak, ja zauważam. Masz już zmarszczki? Musisz udać się nie, teraz na masaż. Nie będę tego teraz mówił. Ja nie widzę z tej odległości, więc jest dobrze. Oprócz zmarszczek, na co jeszcze możemy stosować ten masaż? Zdecydowanie na bóle migrenowe, jeżeli mamy problemy z zatokami. Osoby, które noszą aparat ortodontyczny, z tego względu, że po prostu tutaj jest przesuwanie kości, tak? Tutaj mamy na myśli akurat żuchwę. Czy tak jak ja mam na przykład problem z bruksizmem, czyli zaciskaniem szczęk, więc ten obszar też jest po prostu narażony na napięcia mięśniowe. Więc tutaj mamy jak najbardziej tą terapię wskazaną. To zaciskanie polecam. Szczęk, to tak jak na przykład małe dzieci też czasem tak zębami biorą? Tak, oczywiście, jak najbardziej, ale jest udowodnione też, że kortyzol, czyli hormon stresu, kumuluje nam się właśnie w mięśniach żuchwy i kości, więc takie prawda nerwowe zaciskanie szczęki jest też spowodowane nadmiernym stresem, więc tak na dobrą sprawę wszyscy poniekąd no, to mamy. Tak? No, nie znam osoby, która by się nie stresowała w tych czasach, więc... Damian? Ja też nie znam. Niech będzie. A jakie są przeciwwskazania do takiego zabiegu? Jeśli chodzi o zogę, przeciwwskazań jest trochę więcej, aczkolwiek jak przy zwykłym masażu kosmetycznym, tak? Więc tutaj mam na myśli nowotwory, usunięcie zęba, jakieś stany zapalne, zabiegi też z medycyny estetycznej. Tutaj już jeśli chodzi o botoks, musi być to przerwa około 2 tygodni. Jeśli chodzi o wypełniacze, około 2 miesięcy, no i tutaj najdłuższą przerwę musimy mieć po niciach, tak? PDO, tutaj przerwa wynosi około 6 miesięcy. I możemy robić te masaże niezależnie od wieku? Oczywiście, jak najbardziej. Z tego względu, że na przykład no, sporo osób, też nawet młodych, boryka się z problemem zatok, czy też bólami migrenowymi, tak? Wynika to po prostu z ucisku czaszki, więc tak bym to ujęła w dużym skrócie. Kolejny masaż, o którym Kasia wspomniała na początku, to zoga. Czym on się charakteryzuje? Zoga bardziej charakteryzuje, bo nie wspomniałam, w osteopatii skupiamy się bardziej na kościach. Mięśnie są przyczepione do kości, więc w momencie, gdy kość zostanie rozluźniona, mięsień również. Ale te dwie terapie uzupełniają się nawzajem, z tego względu, że zoga jest skupiona bardziej na mięśniach twarzy, czyli napięciach mięśniowych, a osteopatia na napięciach kostnych, bo mało osób wie, że kości też oddychają i się poruszają. Czyli jeżeli mamy bóle migrenowe albo bóle zatok, to wtedy decydujemy się na masaż? Możemy się zdecydować na jeden i drugi, aczkolwiek ja zaczęłabym najpierw od zogi. Bo ponieważ z doświadczenia wiem, że większość osób po prostu lubi oddziaływanie palpacyjne, więc jakby przez dotyk. Więc tutaj osteopatia jest bardzo delikatną techniką, ponieważ musimy się dostać do kości. Jeżeli zbyt mocno naciśniemy, to tkanki się po prostu zamykają, tak? To jest taki normalny ludzki odruch, prawda? Jeżeli coś nas boli, to nie rozluźnimy się, tylko się bardziej jeszcze spinamy. Więc osteopatię polecam później, tak? Więc najpierw rozluźnić mięśnie, jakieś napięcia, które też powstają no, chociażby przez grawitację, tak? Albo nasze wady postawy. Sprecyzujmy bardziej, bo zoga też jest tak naprawdę masażem albo nawet ćwiczeniami, które działają na nasze całe ciało. Oczywiście, ale osteopatia również, ponieważ w osteopatii pobudzamy płyn mózgowo-rdzeniowy, więc to również odżywi nasze kości. Więc jeżeli są osoby, które mają osteoporozę albo miały jakieś złamania kości, to też jak najbardziej będzie miało wpływ na jej szybszą regenerację. Więc to jakby, tak jak mówiłam, jedno łączy się z drugim, więc tutaj jakby ciężko powiedzieć nawet, który byłby lepszy. To jest bardzo indywidualny dobór, dlatego ja zawsze staram się tak samo indywidualnie dobierać zabiegi do potrzeb klienta. Tak samo jest tutaj z tą terapią, tak? Więc nie zawsze wykonam wszystkie ruchy, ponieważ nie ma takiej potrzeby na przykład, tak? Właśnie wspomniałaś, że dobierasz indywidualnie. Czy można przyjść na przykład do ciebie i na taką poradę? Oczywiście, czy warto zrobić to, czy to? Tak, jak najbardziej. Konsultacja jest wskazana, tak? Ponieważ zarówno ja, tak samo jak i klientka, no w ciemno nie możemy nic tutaj zdziałać, tak? Bardzo ważny też jest wywiad, żebym właśnie dowiedziała się, czy są jakieś przeciwwskazania. O tyle, ile w zodze są te przeciwwskazania, w osteopatii ich nie ma. Absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań, ponieważ ten dotyk jest bardzo delikatny i my dążymy do homeostazy całego organizmu. Więc tutaj nie ma mowy o jakby jakikolwiek tutaj naruszeniu czegokolwiek.
Mówimy o terapii, jaki jest jej czas trwania? Czy jednorazowy masaż wystarczy, czy musimy przyjść na przykład cyklicznie? Najlepiej byłoby zrobić to cyklicznie, tak? Jedna terapia trwa 1,5 godziny, więc to też jest dla mnie nowość, bo przyznam szczerze, że jak byłam na drugim roku studiów, czy jakieś 11 lat temu, to masaż twarzy powinien trwać 20 minut, tak byłam uczona. No to jest różnica. Jest bardzo duża różnica, dlatego właśnie o to chodzi, tak? Że tutaj skupiamy się też na całym ciele poniekąd, ponieważ gdy wyrównamy chociażby ciśnienie śródczaszkowe, to ma to wpływ również na cały nasz organizm. Więc jeśli chodzi o osteopatię, to trzeba wykonać od 6 do 10 zabiegów. Na początku są to, że tak powiem, z przerwami co 2 tygodnie. Później już można przychodzić co 3 tygodnie. Jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z osteopatią całego ciała, ponieważ tutaj ta różnica polega na tym, że ja skupiam się tylko i wyłącznie na twarzy i klatce piersiowej, tak? Nie interesuje mnie do końca reszta ciała, ponieważ też nie mam takiej wiedzy, tak? Nie mogę tutaj nazywać siebie osteopatą, ponieważ by to było niezgodne po prostu z prawem. Żeby być osteopatą, trzeba ukończyć odpowiednie studia, tak? Tutaj mamy na myśli tylko i wyłącznie wiedzę konkretną w tym zakresie, tak, o którym wspomniałam. Czy wystarczy na przykład 10 zabiegów i trzeba je powtórzyć za pół roku, za rok, za 2 lata? Tak, jak najbardziej, bo tutaj też chodzi o to, żeby klientkę lub klienta przyzwyczaić do pewnych zachowań, do pewnych odruchów, tak? Klient otrzymuje również później do domu zestaw ćwiczeń po to, aby na przykład utrzymać właśnie odpowiednią postawę ciała. Ponieważ, no nie oszukujmy się, samo spoglądanie w smartfon, tak, codziennie powoduje, że jednak ta głowa nam gdzieś tam ucieka, tak, więc tutaj to też jest bardzo ważne, to wszystko tworzy całość, więc jakby ciężko jest mi powiedzieć, czy jest jakaś taka ogólna zasada, ile należałoby tych zabiegów wykonać, tak, ale jeśli chodzi o zatoki i jakieś tutaj zmiany w szczęce i tak dalej, to jak najbardziej to przynosi ulgę, więc wydaje mi się, że i tak po prostu klienci by wracali, tak? W tym programie przełamujemy dużo stereotypów, jeśli chodzi o mężczyzn. I wspomniałaś, że też biorą udział w takich zabiegach. Tak, jak najbardziej. Masz doświadczenia, że mężczyźni też przychodzą. Tak, oczywiście. No tutaj mężczyźni na pewno częściej mieli do czynienia albo brali udział w bójkach, tak? Już tutaj nie mam na myśli jakichś bardzo drastycznych i krwawych, ale prawda, tak chociażby kość nosowa, która się przesunie, też ma bardzo duży wpływ później na zmiany, prawda, jeśli chodzi o zatoki. Również szczęka, więc tutaj jak najbardziej też polecam. Jakby po weekendzie ktoś skończył. Tak, to... jakby ktoś po weekendzie. Zapraszam. Jak najbardziej. A jeśli chodzi o to, że ten masaż także niweluje zmarszczki, czyli tak naprawdę niektóre kobiety albo mężczyźni nie muszą tak naprawdę ingerować w swoje ciało, w swoją twarz, tylko takim naturalnym sposobem można to zredukować. Tak, jak najbardziej, bo w medycynie estetycznej dążymy do tego, żeby zlikwidować jakby skutek, tak, a nie skupiamy się na przyczynie. No z jakiegoś powodu jakby ta zmarszczka mimiczna się pojawia, tak, więc jest tutaj przesunięcie kości, mięsień jest jakiś konkretny, po prostu bardziej spięty i to wywołuje właśnie nam zmarszczkę mimiczną. Więc zarówno w osteopatii, jak i w zodze osiągnięcie tego efektu będzie zdecydowanie dłuższe. Więc tutaj na pewno trzeba się z tym liczyć, ale efekt jest naturalny, tak? My w naturalny sposób po prostu dążymy do naturalnego układu mięśni, kości, więc ja pokochałam tę metodę, więc jakby polecam, naprawdę. Mamy nadzieję, że nasi widzowie także pokochają tą metodę tego naturalnego masażu. Nie tylko widzowie, ale myślę, że także i ja, bo jak tylko się rozstaniemy z widzami, to poproszę. Nie pójdziesz na botoks. Nie pójdę na botoks, poproszę Dominikę o krótką konsultację, zobaczymy, co da się zrobić. Dziękujemy bardzo. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę, a Państwa zapraszamy tymczasem na krótką przerwę. Zostańcie z nami. Sponsorem programu jest kwiaciarnia Clivia. Sponsorem programu jest Hotel Starzyński.
Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy medyczne centrum dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie. Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18. Sponsorem programu jest Hotel Starzyński. Witamy Państwa po krótkiej przerwie reklamowej. Za chwilę zaczynamy, ale tymczasem zapraszamy na skrót tego, co jeszcze w programie. A po krótkiej przerwie wracamy do naszego programu. W drugiej części Poranka z Płocką Telewizją opowiemy, jak właściwie przygotować się do porodu. Porozmawiamy o pieniądzach, jak zarządzać swoimi oszczędnościami. Porozmawiamy z ekspertami z klubu Kobieta i Pieniądze. A na koniec specjalnie dla naszych widzów zespół Capri z koncertem. Zostańcie Państwo z nami. Przyjście dziecka na świat to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w życiu, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy to kiedyś. A jakim doświadczeniem jest poród dla kobiet i jak go świadomie przeżyć? Porozmawiamy dzisiaj z naszą ekspertką, dulą i fizjoterapeutką. Nawet taki rym mi się utworzył. Ewą Woźnicką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak powiedzieliśmy, dla wielu kobiet jest to najpiękniejsze i najważniejsze przeżycie w swoim życiu, że tak powiem. Jak się do tego prawidłowo powinniśmy przygotować? Myślę, że tak powiem trochę jakby niestandardowo, że najczęściej moim zdaniem powinniśmy troszkę zwolnić tempo. Myślę, że najtrudniejszą sytuacją dla kobiety jest wtedy, kiedy pracuje tak naprawdę do samego końca i nagle dostaje małe dziecko i siedzi tygodniami po prostu w piżamie w domu. Więc uważam, że kobieta, żeby dobrze się przygotować, tak naprawdę powinna troszkę zwolnić tempo. I naturalnym jest to, że szukamy koleżanek, znajomych, które też już mają dziecko, które trochę nam o tym opowiedzą. I jakby ja od swojej strony polecam po prostu dobre, sprawdzone książki, które polecam w swojej szkole rodzenia. Jakby nie pierwsze, lepsze i to nie do końca książki, na przykład, które mówią o diecie w ciąży, bo to tak naprawdę jest najmniej ważne, ale bardziej do takiego duchowego przygotowania do tego nowego rozdziału życia. Czyli to nie jest tak, bo czasami się słyszy, że panie chcą do końca pracować i później właśnie urodzić, żeby mieć jakieś zajęcie. Lepiej odpuścić. Znaczy, no każda kobieta jest wyjątkowa, tak? Każda jakby też inaczej to czuje. No i są kobiety, które długo pracują, które gdzieś tam roznosi energia, więc jakby jestem to w stanie zrozumieć, ale uważam, że naturalnym jest takie zwolnienie tempa trochę życia po to, żeby właśnie łatwiej wejść w to macierzyństwo. Jeżeli już zdecydowałyśmy się, że zrezygnujemy z pracy, jaki powinien być ten kolejny krok? Właśnie szukamy innych mam albo innych kobiet w ciąży, czy może idziemy właśnie, to jest ten czas, kiedy powinniśmy udać się do szkoły rodzenia? Szkoła rodzenia jak najbardziej. Ja prowadzę w Płocku taką wyjątkową szkołę rodzenia, o której mówię, ponieważ sama jestem mamą czwórki już dzieci. Przeszłam to, jestem fizjoterapeutą, pracuję z najmniejszymi dziećmi, pomagam mamom w laktacji. No i jestem dulą, czyli towarzyszę przy porodach, więc jakby moje doświadczenie uważam, że pozwala przygotować się mamie i zobaczyć tak z różnych stron trochę ten czas, to co ją czeka. No i oprócz szkoły rodzenia, która się odbywa raz w tygodniu, no myślę, że przede wszystkim też odpoczynek po prostu dla mamy, bo to
jest jedyny taki czas w życiu, kiedy ona tak może bezkarnie jakby po prostu sobie też i poleżeć i odpocząć i czytać sobie coś. I dla mnie początek macierzyństwa był po prostu też takim początkiem trochę rozwoju osobistego. Może to brzmi trochę banalnie, ale po prostu jakby poznałam siebie trochę w innych sytuacjach. No i potem jak to dziecko przychodzi, no to człowiek jakby rodzi się na nowo jako rodzic i to jest fajne, ale też trudne po prostu. Tak jak wspomniałaś, czwórka dzieci, to masz nie lada doświadczenie już w tym. A powiedz mi, bo wiele osób, mi i naszym widzom oczywiście, wiele kobiet obawia się tego bólu przy porodzie. Jakie są środki, żeby ten ból zmniejszyć? Naturalne i też te medyczne. Ja przede wszystkim mówię zawsze kobietom, jak właśnie pytam się je, czego się boją, jakby rzeczywiście ten ból jest gdzieś tam na pierwszym miejscu i zawsze zadaję pytanie, no dobrze, co by było, gdybyś rodziła bez bólu? Po prostu idziesz sobie na zakupy do Auchan i no, rodzisz gdzieś między alejkami. No jakby ten ból jest potrzebny i trzeba też myśleć o tym bólu w taki sposób, że no, on ma swoją rolę, ma swoje zadanie, jakby on cię informuje, tak? I na przykład kobiety, które się decydują na znieczulenie zewnątrzoponowe, tak zwaną blokadę, no jakby to w Płocku jest rzadziej stosowane, no ale w warszawskich na przykład szpitalach jest to dostępne, tak? Te kobiety na przykład rodzą dłużej, no bo przez to, że jakby nie czują trochę, jak to dziecko wychodzi, no to ktoś je musi instruować, więc ja też na swojej szkole rodzenia pokazuję jakby plusy i minusy, tak? Bo jakby często lekarz mówi na przykład o zaletach, tak? A kobieta nie wie, że powinna spytać też o ryzyko. Więc naturalne metody jakby, no w ogóle zawsze jakby wiemy, że to, co jest naturalne, jest po prostu najlepsze, tak? Więc naturalnym metodami takiego łagodzenia bólu jest przede wszystkim obecność partnera, obecność bliskiej osoby, bo kobieta rodzi szybciej, sprawniej, bez komplikacji, wtedy, kiedy czuje się bezpieczna. Więc przede wszystkim bliskość jakiejś osoby nam przyjaznej, ale woda świetnie działa na znieczulenie, jakby na obniżenie tego bólu, tak? Czyli prysznic, wanna, która jest już teraz naprawdę nowoczesna wanna w szpitalu, na przykład na Winiarach, tak? Co do tego? Do tego można dodać na przykład masaż właśnie takiej osoby bliskiej też, która też troszkę zna nasze preferencje, tak? Wie, że na przykład tu lubię być głaskana, albo tu lubię mocniej, a tu troszkę delikatniej, tak? Do tego dodałabym na przykład osoby, które przygotowując się właśnie do porodu, słuchały jakiejś spokojnej muzyki, no to jakby niczym trudnym nie jest wziąć ze sobą telefon i na przykład włączyć jakąś taką spokojną muzykę gdzieś w tle, tak? To są rzeczy, które nie przeszkadzają personelowi medycznemu, a nam mogą pomóc, tak? Plus na przykład teraz w sytuacji pandemii, jeżeli partner na przykład nie może być w niektórych szpitalach, jak to się też dzieje w Płocku, można nawet wziąć jakąś koszulę swojego męża, tak? Po to, żeby też mając zamknięte oczy wdychać troszkę ten zapach i jakby tak no, czuć się, bo nawet kiedy mężczyzny, tak, kiedy mężczyzny nie ma obok, no to tak naprawdę no, on jest gdzieś, tak gdzieś tam za drzwiami i ciągle myślami jest z tą kobietą. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, bo niektóre kobiety w ciąży ćwiczą, czy one także mają pozytywny wpływ na właśnie na poród, na bóle porodowe? Najczęściej myślimy o porodzie jako o takim dużym wysiłku, tak jakby trochę porównujemy do maratonu. Nie do końca to jest taka prawda, bo są takie badania, że kobiety właśnie wyćwiczone, silne, takie umięśnione, mają mało, może są jakby silne, ale może mają mniej elastyczności i przez to, że mają mocne napięcie mięśni, tak naprawdę nie potrafią się rozluźnić. Poród to jest w większości rozluźnianie, więc tak naprawdę oprócz tego jakby siła fizyczna na pewno się przyda do tego, żeby zajmować się dzieckiem potem po porodzie, tak? Więc rzeczywiście sytuacja, w której kobieta 9 miesięcy leży, bo ma na przykład zagrożoną ciążę, no nie jest dla niej komfortowa. Rzeczywiście ona idzie taka, jakby troszkę mniej ma tych sił do porodu. Ale ja powtarzam na swoje szkole rodzenia, że poród to przede wszystkim rozluźnianie i właśnie tego się trochę trzeba nauczyć w ciąży, tak? Jeżeli kobieta dużo pracowała, była ciągle w biegu, to może właśnie potrzeba jej tego takiego wyluzowania trochę, takiego wyciszenia, nie? Od tego wszystkiego. Tak. Od tej rutyny, codzienności. Tak, tak, tego biegu. Poruszyłaś właśnie szkołę rodzenia. Kiedy kobieta powinna iść do tej szkoły pierwszy raz, żeby wszystko złapać? Ja tak naprawdę zachęcam, żeby przyjść jak najwcześniej.
Bo jakby szkoła rodzenia to też jest tylko no, taka umowna nazwa, tak? Ale poruszamy różne tematy, od tematów troszeczkę, jak to się zmienia w małżeństwie, w związku, troszkę o seksie przed, po i tak dalej. Więc jakby nie mówimy stricte też o samym porodzie, bo ja sobie zdaję sprawę, że kobiety na przykład w 15 tygodniu albo w ogóle w połowie ciąży, one jeszcze w ogóle o porodzie nie myślą. One myślą, co kupić, jaką wyprawkę zrobić, myślą o dzidziusiu, wybierają imiona. Ale im wcześniej kobieta przyjdzie, tym jakby większa jest szansa, że ona jakieś troszkę dozna przemiany, nie? Może ja tak trochę górnolotnie, ale rzeczywiście moim zadaniem i moją taką misją jest to, żeby troszeczkę kobiety przygotować tak duchowo i tak psychicznie do tego. Ale oczywiście zdarzają się kobiety, które przychodzą, zdarzają się kobiety, które do mnie dzwonią, mówią, że chętnie by przyszły, ale ciągle pracują i nie mają czasu. Więc no rzeczywiście takim osobom nie jestem w stanie pomóc. No, trzeba przede wszystkim znaleźć ten czas, tak? Jakbyśmy mieli sprecyzować, z jaką wiedzą wychodzą ze szkoły rodzenia kobiety, a z jaką mężczyźni? Myślę, że z wiedzą na pewno, trudno to tak sprecyzować, ale trochę z takim uspokojeniem, tak? Na przykład kobiety mówią mi, że wiesz, tak naprawdę przychodząc do ciebie na szkołę, myślałam o, że jakby no, jakby prawdopodobnie będzie to cesarskie cięcie, jakby nie miałam ciśnienia na naturalny poród, nie było mi to tak bliskie, ale przez to, że tak o tym opowiadałaś, że to jest taki niesamowity moment i że to jest coś, co się pamięta trochę jak ślub, takie wydarzenie społeczne, no to gdzieś pomyślałam sobie, że kurczę, też chcę tego doświadczyć. I jakby to są dla mnie najlepsze recenzje, że kobiety gdzieś zmieniają troszkę myślenie. I rzeczywiście ta kobieta, która to mówiła, urodziła naturalnie, nie była też do końca nastawiona do karmienia, pozytywnie do karmienia piersią, teraz karmi piersią, więc dla mnie to są najlepsze recenzje. A oprócz tego, z jaką wiedzą, na pewno... Mężczyźni. Właśnie czasem mi też kobiety opowiadają, że no one to tak sobie coś tam poczytają, no ale mężczyzna raczej nie będzie szperał i czytał takich tematów okołoporodowych, tak? Więc czasem mi kobiety mówią, że szkoła rodzenia, koleżanka jej tak przekazała, żeby przyjść z partnerem, bo to jest trochę takie dla faceta. I to jest też dla mnie fajne, nie? Bo rzeczywiście zaczynają się rozmowy w domu, nie tylko o wózku, nie tylko o jakiejś wyprawce, tak? Przewijaku i tak dalej, tylko właśnie rozmowy gdzieś stricte dotyczące porodu, tego, czego my chcemy w porodzie, czego nie chcemy, albo czy chcesz, żebym ja z tobą był. Czyli tak jakby wspólnego przeżywania. Tak, tak, bo jakby można to tak przeżyć, że tak jak teraz też się zresztą dzieje, kobieta idzie do szpitala, wraca 4 dni po porodzie z takim dziedziusiem i tak mówi, tacie proszę, twój syn, tak? No i mąż mówi, no okej, okay, no dziecko, tak? Ja nie brałem udziału, czekałem, tak? Ale to jest takie po prostu dziecko, tak? A może to być tak jak teraz też na przykład mam taką fajną parę na szkole rodzenia, którzy rodzili pierwsze dziecko w domu, teraz się przygotują do drugiego porodu, chociaż jakby są tak naprawdę już dobrze przygotowani, ale mimo wszystko do drugiego porodu domowego też się przygotowują i chcą to tak przeżyć razem i dla nich to było ogromne przeżycie takie, myślę, że też, które łączy po prostu parę. Jak ja tak sobie myślę, to wydaje mi się właśnie, że taka szkoła rodzenia dla mężczyzny to przede wszystkim spokój będzie. Tak, właśnie. Że on nie będzie... Wyciszy się. Tak, wyciszy, ale też właśnie nie będzie się tego bał, że to jest coś nowego dla niego. Tak. Że już będzie na to trochę przygotowany. A jeszcze chciałbym podpytać, bo tak jak cię zapowiadałem na początku, jesteś dulą. Tak. I ja osobiście z tą nazwą się zetknąłem pierwszy raz i myślę, że nasi... Niektórzy widzowie także. Nasi widzowie także. Kim jest dula? Dula jest towarzyszką porodową. Jest, niektórzy jakby mylą to trochę z położną, ale znaczy ja też jestem, jakby będę za parę lat położną, uczę się w szkole. Jest to moim ogromnym marzeniem, żeby być położną, ale mimo wszystko ta pasja zaczęła się wcześniej, tak? Po którymś porodzie zaczęłam więcej czytać. Zauważyłam też, że moja taka pozytywna wspomnienie z porodów nie jest popularne i że wiele kobiet wspomina to bardzo źle i gdzieś po prostu no, poczułam taką też trochę misję, można tak powiedzieć, że żeby troszeczkę odczarować ten poród, żeby pokazać, że to nie musi tak być, że jeżeli wiesz o tym porodzie więcej, to jesteś w stanie się lepiej przygotować, wiesz czego chcesz, czego nie chcesz w tym porodzie i to sprawia, że tak naprawdę w rezultacie masz po prostu dobre wspomnienia. Dula, czasem mówi się o takiej przyjaciółce na czas okołoporodowy. To
jest fajna taka nazwa, uważam, bo ta dula, czyli kobieta doświadczona w swoim macierzyństwie, taka, która może pomóc, służy wsparciem takim i informacyjnym, i fizycznym, bo jakby no położna ma ogromną wiedzę i jeżeli sama matką jest, to też bardzo empatycznie, myślę, podejdzie do kobiety rodzącej, ale mimo wszystko dula przychodzi w połogu. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak kobieta z dulą się umówi, tak? Ale ja właśnie jako dula też no, prowadzę szkołę rodzenia, więc edukuję. Potem po porodzie uczestniczę też w porodach, ale oczywiście teraz jest to utrudnione. Najczęściej uczestniczę w porodach domowych, które też w Płocku naprawdę coraz liczniej się zdarzają. A potem po prostu przychodzę do tej kobiety, jak ona siedzi w tej piżamce, w tym łóżku, czasem jest zapłakana, czasem ma problemy z karmieniem. I ja jestem no, takim pocieszeniem też na pewno w jakiś sposób, ale też i informacjami, tak? Jestem też wsparciem. Wsparciem, ale też i taką wiedzą, bo ja sama to przeszłam. Jestem promotorem karmienia piersią, czyli jeszcze jakby takim niemedycznym wsparciem. Ale jako położna będę już specjalistką jakby w pełnej krasie, tak? No i dziewczyny czasem nawet jak już jedno dziecko urodziły i odwiedzam je w tym drugim połogu, mówią, że po prostu przez 15 minut dowiedziały się ode mnie więcej niż tak naprawdę wcześniej wiedziały, czy o karmieniu, czy o takiej opiece nad dzieckiem. Przez to, że jestem fizjoterapeutą, no to udzielam takich wskazówek też troszeczkę takiej prawidłowej pielęgnacji. Uczę w Płocku nosić w chuście, bo to jest też tak się integralnie łączy z tym, że mama karmi, ma często to dziecko przy sobie, ale jednocześnie ma ciągle zajęte ręce. Więc jeżeli może takiego dziedziusia mieć blisko siebie, obwiązanego materiałem, czy na przykład nosidłem i mieć wtedy wolne ręce, to dla niej jest to ogromna pomoc. Czyli wiedzy na takiej szkole rodzenia można otrzymać wiele, a ja tylko na sam koniec chciałem wspomnieć, czy zauważyłaś, jak Ewa się uśmiecha przy tym, co mówi. Widać, że to jest jej pasja, to co robi. Także... Na pewno do tematów jeszcze będziemy wracać, bo już poruszałaś także i porody domowe i wiele innych, którymi kobiety mogą być zainteresowane. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i polecamy Państwu spotkać na swojej drodze taką osobę jak Ewa z taką pasją. Zapraszamy do szkół rodzenia. Jak widzicie, kobiety, nie ma się czego bać. Panowie zresztą też. Także dziękujemy raz jeszcze. I teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Magdalena Cieślińska, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Ten weekend w całym powiecie będzie dość mieszany, można powiedzieć, ponieważ pojawią się zarówno opady deszczu, jak i promienie słoneczne, a temperatura utrzyma się w granicach 22 stopni Celsjusza. Sprawdźmy dokładnie teraz na mapach, jak prezentuje się pogoda na sobotę i niedzielę. Do południa temperatura w sobotę wyniesie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Po południu również ciepło i pogodne, a temperatura wyniesie od 19 do 22 stopni. Zachmurzenie w ciągu dnia małe, wiatr południowo-wschodni umiarkowany z prędkością do 25 km na godzinę. Przewidywane ciśnienie tego dnia to 1020 hektopaskali, a wilgotność powietrza wyniesie 71%. W niedzielę zaś spodziewajmy się temperatury już nieco niższej niż w sobotę, do 20 stopni Celsjusza. Popołudnie utrzyma się w dość pochmurnym klimacie z temperaturą od 17 do 20 stopni. Zachmurzenie w ciągu dnia około 50%, natomiast wiatr południowy umiarkowany powieje z prędkością do 22 km na godzinę. Wilgotność powietrza utrzyma się w granicach 69%. Jeżeli chodzi o stan jakości powietrza w całym powiecie płockim, będzie on dobry. Pamiętajcie Państwo również, że temperatura odczuwalna jest dużo niższa niż wskazują termometry. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wiele osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, boryka się z problemem złego gospodarowania swoim zasobem pieniężnym. Jak zaradzić temu i jak to właściwie robić? O to zapytamy naszych gości, panie z Ogólnopolskiej Organizacji Edukacji Finansowej, Hortensja Kuczyńska i Wioletta Aronowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z klubu Kobieta i Pieniądze. Drogie panie, wasze działanie jest skierowane głównie do kobiet. Jaki cel ma ten klub? Cel ma Klub ma na celu edukację dla kobiet, dlatego że kobiety mają inne trochę spojrzenie na temat pieniędzy.
więc skupiamy się głównie na kobietach. Ja bym chciała powiedzieć, dlaczego w ogóle Dominika Nawrocka wychodzi tylko głównie do kobiet. Dlaczego właśnie do kobiet, a nie do mężczyzn. Jak wiemy, teraz mamy 2020 rok, w 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret dla praw wyborczych dla kobiet i to umożliwiło również też dostęp do edukacji został dla kobietom jakby udostępnione, mają tą możliwość. Tak, do tej pory to było tak, że to mężczyzna jednak edukował się, kształcił, pracował, zarabiał. A przez wiele lat, zobaczcie, przez tyle lat jednak tylko mężczyźni się tym interesowali, kobiety nie miały nawet dostępu do edukacji. I to się zmieniło zaledwie 102 lata temu tak naprawdę u nas, w naszym kraju. I to jest jedna z przyczyn, że od niewielu lat tak naprawdę kobiety dopiero się edukują finansowo i w ogóle. I edukują się na różne inne dziedziny, sposoby i tak dalej. I teraz tak, Dominika Nawrocka zauważyła, że mimo tego, że minęło już 100 lat, wiele kobiet zwracało do niej się z takimi problemami, borykało się, jak zarządzać finansami, miały z tym kłopot. I również wiele kobiet było zdominowanych przez mężczyzn, niestety. Nie mogły żyć tak, jak chciały, bo były uzależnione finansowo od mężczyzn. W związku z tym ona postanowiła pomóc kobietom, żeby miały świadomość, jak zarządzać swoimi finansami, jak zarabiać, żeby mogły decydować o swoim życiu, mieć swoje pasje, żyć godnie. I no to takie chyba było główne przeświadczenie Dominiki, dlaczego klub dedykowany jest właśnie dla kobiet, a nie ogólnie. A jeśli chodzi o naukę, czego kobiety uczą się na waszych spotkaniach? No bo rozumiem, że no to jest już kilka lat wstecz, że ta kobieta ma prawo i wszystkie możliwości, ale czasem jest tak, że to kobieta, no praktycznie zawsze, to jest tak, że nawet w domowym budżecie to kobieta rozdziela te wydatki. Trzeba kupić to, przelać na to. Praktycznie zawsze? No tak myślę. Więc czy uczycie kobiety na swoich zajęciach właśnie takiego prawidłowego rozdzielenia tych pieniędzy? Tak, właśnie na tych spotkaniach uczymy się, wdrażamy stopniowo. To są takie spotkania, tak jak dawniej było też takie powiedzenie, bym chciała do tego nawiązać, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Już teraz wiemy, dlaczego dżentelmeni, a nie ogólnie. Ale to jest nieprawda, bo dżentelmeni właśnie rozmawiali o pieniądzach. Jak były dawniej te spotkania, że jakieś rodzinne czy różnego rodzaju jakieś obiady, kolacje i w pewnym momencie dżentelmeni wstawali od stołu, wychodzili do drugiego pokoju i właśnie dyskutowali o finansach, o biznesach i tak dalej. A my tutaj właśnie tworzymy taką przestrzeń dla kobiet, żebyśmy mogły się spotkać i właśnie dyskutować o tych finansach, o różnych pomysłach, w jaki sposób, gdzie inwestować, gdzie nie inwestować, jak budżet układać, co to jest poduszka finansowa. I zapraszamy tutaj z Hortensją różnych gości. Tak, ostatnio nawet mieliśmy specjalistę od inwestowania w złoto. Też bardzo interesujące spotkanie, więc tutaj nas doedukował, jak inwestować, dlaczego akurat złoto jest dobrym tutaj kierunkiem na inwestycje. Także staramy się zawsze na tych spotkaniach też zapraszać jakichś ekspertów, żeby też wspomogli ten klub taką już bardziej specjalistyczną wiedzą, swoim doświadczeniem. Także kobiety bardzo chętnie z tego dzięki też korzystają, bo jeżeli jakiś temat w szczególności je interesuje, to tym bardziej uczestniczą w tym temacie, bo ogłaszamy wcześniej, jaki temat będzie. Tak, bo to jest taki cykl 12 spotkań i każdy raz w miesiącu mamy spotkanie i to mamy już ułożone z góry cały cykl właśnie, żeby od początku, na początku przyglądamy się w ogóle, jaką mamy sytuację finansową, potem właśnie, jakie mamy w ogóle marzenia, jakie mamy cele te finansowe, potem jak budżetować i tak. To wszystko jest tak poukładane w taką jedną całość, żeby najlepiej by było, gdyby każda kobieta cały ten cykl przeszła, aby miała taki cały obraz w ogóle o tej edukacji. Klei, tak. Ale właśnie to jakby w pewnym sensie zmusza nas do pochylenia się nad tym tematem. Co to są te finanse, do czego służą, w jaki sposób nimi zarządzać.
I też mnóstwo pomysłów jest w trakcie takich spotkań. Kobiety przychodzą z jakimiś własnymi problemami, własnymi sytuacjami, które mają do przepracowania lub szukają rozwiązania i właśnie tam szukamy. Raz, że można zadać bezpośrednio już pytanie do takiego eksperta, który w danej dziedzinie się specjalizuje i już mamy fachową odpowiedź, bo jest taka możliwość na spotkaniach. Do tego wiemy, gdzie później ewentualnie się jeszcze odezwać, żeby pogłębić temat, jeżeli coś więcej dana kobieta potrzebuje w danym zakresie finansów wiedzieć. Czyli to są takie spotkania bardziej biznesowe dla kobiet, które chcą otworzyć własny biznes, bardziej pójść w tą stronę? Nawet wydaje mi się, że w takim do domowego zacisza, jeśli chodzi o budżet taki gospodarstwa domowego, że nie tylko biznes, ale też i w domu tak, po prostu. Dokładnie, to jest jakby dla każdej kobiety. My tutaj nie mamy żadnego docelowej. Czyli każda kobieta przechodzi tak jakby ten sam cykl spotkań, może w nich uczestniczyć i zdobywa każda taką samą wiedzę. Świadomość zarządzania finansami zarówno dotyczy kobiet, które potrzebują zarządzać tutaj, tak jak wspomniałaś, w domu, jak i kobiet, które prowadzą jakieś już swoje, bo też uczestniczą panie, które mają swoje biznesy, interesy, ale są również panie, które po prostu chcą zarządzać budżetem domowym, bo tak jak wspomniałaś właśnie, bardzo często jest tak, że mimo tego, że nawet jeżeli mężczyzna zarabia nadal w danym momencie, bo na przykład kobieta zajmuje się dziećmi, to wtedy również kobieta zarządza tymi finansami w domu. Czy... Jak to mówią? Mężczyzna jest głową, a kobieta jest szyją. Tak. W rodzinie. Dokładnie. A ja chciałbym się spytać, jaki jest taki najczęstszy, nie lubię słowa problem, dlatego spytam, wyzwanie, jeśli chodzi o złe zarządzanie pieniędzmi? Chyba zaczęcie w ogóle i nauczenie się, zrobienie takiego nawyku w prowadzeniu budżetu. Bo to jednak zbieramy paragony, wpisujemy potem raz na tydzień, raz na miesiąc, w zależności od jakby tego, jak sobie ułożymy to. Spisywanie to tego, jakby ten nawyk cały zarządzania, bo cały system jest cały prosty i to nie jest wcale trudne, jak już się tego nauczy, ale żeby rzeczywiście to konsekwentnie, systematycznie robić. Dlatego taki klub pomaga cały czas, raz w miesiącu przypomnieć sobie i rzeczywiście wyrabiać sobie ten nawyk. Bo jak pójdziemy na szkolenie, tutaj Dominika Nawrocka oczywiście też prowadzi takie szkolenia w wielu miastach w Polsce, gdzie w ciągu jednego dnia czy weekendu zdobywamy naprawdę ogromną wiedzę, ale często po szkoleniu, tydzień, dwa, jakby emocje opadają. Dlatego te kluby są fajne, bo raz w miesiącu jakby przypominamy sobie cały czas te podstawy, czy idziemy dalej. Więc to tak gdzieś nie umiera, tylko cały czas gdzieś motywujemy się też nawzajem na tym klubie, żeby rzeczywiście prowadzić ten budżet i żeby to miało ręce i nogi. Czyli zaczynamy od zbierania paragonów, od rozpisywania, na co wydajemy. Na co wydajemy, na co przeznaczamy nasze pieniądze, co oprócz tego? Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Dużo właśnie już nam to daje, bo często jest tak, że po prostu wydajemy i tyle, a tutaj w tym momencie jest już ta świadomość finansowa, na co tak naprawdę, czy te rzeczy, w które inwestujemy, są nam potrzebne. Są nam potrzebne, bo często to jest tak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, to są czasem właśnie drobne wydatki, typu 5 zł czy 10 zł, wydaje nam się, że to jest taki drobiazg, ale jak sobie podsumujemy, jak dużo takich drobnych kwot potrafimy w jednym miesiącu czy roku wydać, a na przykład chciałybyśmy coś kupić konkretniejszego i no i tutaj się zastanawiamy, bo to jest duży wydatek. Bo czasem mówię, nie mogę odłożyć, nie mogę odłożyć. Jak sobie policzę faktycznie, że wydaję na coś, co mi jest się nie przyda albo jest mi niepotrzebne, to faktycznie może by się udało. Dokładnie, więc tutaj my właśnie najpierw próbujemy zwrócić uwagę, gdzie nam te pieniążki wypływają. Następnym elementem jest, co zrobić, aby przypływały, żeby równowaga była, bo wiadomo, to też nie chodzi o zaciskanie pasa, że sobie wszystkiego od dziś będę odmawiać. Nie, tylko żeby była taka równowaga między tym, co wybieram faktycznie, a tym, co ma do mnie przypłynąć i w jaki sposób. Z jakiej pomocy skorzystać, właśnie z jakich szkoleń. Też książki, które mamy od Dominiki Nawrockiej, bo to jest jej taki pomysł, założenie tego klubu. My tutaj jesteśmy tak jakby dla niej, prowadzimy ten klub. Również wzmacniają tą świadomość kobiet, w jakim kierunku zmierzać, jaka ta systematyka ma być krok po kroku. Bardzo ważną rzeczą jest też ta poduszka finansowa, o której wcześniej wspomniałam. I co to jest, bo wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, jak to jest ważne.
poduszka finansowa, jest to część dochodów, które możemy właśnie jakby odłożyć na taki moment, kiedy będziemy potrzebowali nagle tej gotówki. Na przykład zmiana pracy, chcę już coś innego wykonywać w życiu i chcę zmienić, i ta poduszka finansowa daje nam poczucie takiego bezpieczeństwa, że mogę na spokojnie, nie muszę wpadać w kolejną pracę, która niekoniecznie jest dla mnie, tylko mogę się na spokojnie zastanowić, co ja teraz mogłabym w życiu dalej robić. Poduszka finansowa również, no przede wszystkim jest to takie właśnie poczucie bezpieczeństwa i pomaga nam w realizowaniu jakichś nagłych, niespodziewanych też wydatków. Już wiesz, Kasia, co wprowadzić do swojego życia? Wiem, a ty wiesz? Ja tutaj chodzi o ciebie, bo rozmawiamy o kobietach. Jak będziemy rozmawiać o mężczyznach, ja też ci powiem, na pewno. Ale tak, klub jest dla kobiet, natomiast są też panowie, którzy wysyłają swoje kobiety na te kluby bardzo chętnie. Już spotkałyśmy się nawet z tym, że pan do nas się odzywał, weźcie moją kobietę, zaproście do siebie. Bardzo chciał, żeby uczestniczyła, naprawdę, bo to jest też duża pomoc dla mężczyzn. Tak, bo mężczyźni też się cieszą, że kobieta chce jednak uczestniczyć i tak razem wtedy rzeczywiście zastanawiają się nad tym, gdzie te pieniądze pójdą. To też jest fajne dla relacji między małżeństwem. Wtedy można się traktować jak partner z partnerka, tak? Dokładnie. Tak, a nie tak każdy sobie, ja mam swoją pensję, żona oczywiście te wydatki takie, czynsze czy coś. Oczywiście. Ale na pewno partner, jeżeli kobieta pójdzie na takie zajęcia edukacyjne, na pewno z tego skorzysta. Bo co tam ci ciekawego powiedzieli? Tak, na pewno. Weź mi podpowiedz. Tak, na pewno, my już wiemy. Dokładnie. Dziękujemy panią za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tymczasem zapraszamy Państwa na krótką przerwę, ale zostańcie z nami, bo mamy coś ciekawego. Dzisiejszy odcinek zgodnie z obietnicą zakończymy wyjątkowo i z tego miejsca muszę podziękować naszemu kierownikowi produkcji, Patrykowi, bo bez niego by się to nie udało. I mamy nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy tak kończymy program, bo kończymy go muzycznie. Ale zanim koncert, to porozmawiamy sobie z naszym zespołem. Zespołem Capri w składzie Miłosz, Artur i Marceli. Witamy bardzo serdecznie prowadzących. Witamy oczywiście, kochani, wszystkich telewizorów. Panowie, zanim jeszcze zaczniecie właśnie koncert, tak jak powiedział Damian, powiedzcie coś o sobie dla tych Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji Was słyszeć. Czym się zajmujecie, od kiedy gracie? Zajmujemy się muzyką od bardzo dawna, znaczy ja się zajmuję od bardzo dawna, tak naprawdę po ukończeniu szkoły muzycznej. Moi synowie dołączyli Miłosz 7 lat temu, Marceli 3, tak? 3 lata temu. Na początku zaczynaliśmy od imprez okolicznościowych. Te imprezy okolicznościowe tak naprawdę gramy do tej pory, ale tworzymy od kilku lat, nagrywamy swoje utwory. Pierwszym takim utworem był utwór pod tytułem Zawsze w sercu mym. 28 teraz października wychodzi nasza nowa płyta. Debiutancka. Debiutancka tak naprawdę, pod tytułem właśnie Zawsze w sercu mym. Na którą oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie oczywiście do zdobycia na wszystkich imprezach razem z nami. Wspomniałeś, Artur, że synowie do ciebie dołączyli. Mówi się, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciach, ale wy chyba jesteście przykładem na to, że nie tylko. Jak się współpracuje w rodzinie? My dobrze wychodzimy razem też na teledyskach. Powiem szczerze, ja nie namawiałem nigdy chłopaków, żeby ze mną grali. To się jak gdyby stało samoczynnie, to znaczy muzyka w domu, wiadomo, była tak naprawdę u nas od zawsze. Miłosz zobaczył, że no, fajnie można się tym bawić, że tak powiem. Do tego jeszcze, wiadomo, można żyć z tego w jakiś sposób. I zaczął po prostu grać, zaczął się interesować instrumentami, zaczął się interesować gitarą. Marceli miał być saksofonistą, tak się ułożyło, że został perkusistą. Pierwszą perkusję, ja szczerze mówiąc nie wierzyłem, że będzie grał na perkusji. A ja wierzyłem. Brat w niego wierzył, kupił mu pierwszą perkusję do nauki. Poszedł oczywiście do szkoły muzycznej się uczyć. No i tak po jakimś czasie dołączył do składu. Gramy do tej pory. Cały czas oczywiście się kształci, uczy się dalej. Rozwija i z tego ja się bardzo cieszę, no, bo... Dumny ojciec. Dumny ojciec, gramy coraz więcej, rozwijamy się, pracujemy. Jest to bardzo miłe, że
Przede wszystkim no, nasi fani, bo też mamy jakieś grono swoich fanów, doceniają nas. I to jest dla nas najważniejsze, do naszego tworzenia. Tak, widać, że macie dużo fanów, dlatego że liczba waszych wyświetleń teledysku jest naprawdę... imponująca. Tak jest. A jeśli chodzi o plany, macie już debiutancką płytę, co dalej? Mamy debiutancką płytę, tak. Nasz utwór ukazał się najnowszy, 1 września. Można go oczywiście oglądać na kanale YouTube. Teraz następny utwór będzie dostępny w sieci 14, tak? 14 października. 14 października. No i płytka oczywiście, tak jak powiedziałem, 28 października będzie do zdobycia na wszystkich imprezach razem z nami oczywiście. Czyli panowie zaraz nam zaprezentują, nam i państwu, zaprezentują swój najnowszy utwór na TikToku. Na TikToku, tak jest. Także zapraszamy bardzo serdecznie do przesłuchania, do subskrybowania kanału na YouTubie. Nasz najnowszy utwór na TikToku ukazał się 1 września. Jest to utwór bardzo młodzieżowy, przeznaczony tak naprawdę dla TikTokerów. Sam tytuł na TikToku na to wskazuje. No i zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie. Dodatkowo utwór ten znajduje się w aplikacji TikTok i można sobie nagrywać filmiki z tą piosenką. Tak jest. Kasia, już wiesz, co robić dzisiaj po programie. Razem to zrobimy. Dobra, jesteśmy umówieni. Także dziękujemy państwu za dzisiejszą obecność. Było nam bardzo miło państwa gościć. Do zobaczenia za tydzień, a tymczasem zapraszamy na koncert Kapi. Prosimy jeszcze bardzo płytkę od nas tutaj. Dziękujemy. Dla Kasi, dla Damiana, bardzo proszę. Dziękujemy. I zapraszamy na koncert. Ja lubię to w tobie, że jesteś taka szczera. Zbudujmy tą miłość, po prostu taką zera. Jesteś taka fajna, ładna, niezwyczajna. Na TikToku nagrałaś dla mnie film. I masz włosy czarne, mam emocje skrajne. Dałem follow i serce dałem ci. Jesteś taka fajna, ładna, niezwyczajna. Na TikToku nagrałaś dla mnie film. Masz włosy czarne, mam emocje skrajne. Dałem follow i serce dałem ci. Sponsorem programu jest Hotel Starzyński. Sponsorem programu jest Kwiaciarnia Clivia.